No i właśnie sobie będę zjeżdżał z S3 do Gorzowa Wielkopolskiego na drogę krajową 22. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużego ruchu, bo tu na dole muszę skręcić w lewo. Tak jest, lewoskręt na skrzyżowaniu to jest to, co kierowcy lubią najbardziej. Oj, 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 czyli trzeba swoje odstać, bo świateł nie ma. Retarder daje radę. No i już, wita mnie tablica Gorzów WLKP. No, jednak trochę aut jeździ. Ale nie ma tragedii. Z tą opaską na łbie wygląda normalnie jak wojowniczy żółw ninja. Dzięki kolego z Biedronki. I widzicie? Kierowca z Biedronki wpuścił kierowcę z Tesco. W sumie wszyscy jedziemy na jednym wózku, dystrybucja to dystrybucja. Kania, 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 napędzaj się gadziną. W mieście ludzie będą na mnie patrzeć jak na debila. Ale oj tam. Dla was mogę wyglądać jak debil, żebyście mieli co oglądać. Fotoradar chudzi w dupę. Żółty, czyli nie atrapa. Ograniczenie 50. To jadę mniej więcej 50. Lewej salon Mercedesa, może by se coś kupił. Tylko dylemat, czy wybrać biały, czy czerwony. A chuj, biorę czarny. Poproszę S-klasę. Tak za dwie godzinki do odbiór, żeby była. Dziękuję, do zobaczenia. Piękna dziś pogoda. Jakby była brzydka, to bym nie nagrywał. Chcę mieć miłe wspomnienia z Gorzowa, dlatego nagrywam jak jest słonecznie. Jaki fajny starciol. Ciś, Skania, ciś.
prawej Lidl, a może by odjebać takiego figla i tam pod rampę podjechać, zadzwonić na magazyn, ale by mieli zdziwienie. Dzień dobry, proszę mi to rozładować, bo mi się nie chce jechać tam 10 km dalej. Jest godzina 7:50. Miałem być w Gorzowie na 6 rano, ale po drodze oczywiście musiałem zrobić krótką pauzę. Tak, koło 3 w nocy zacząłem. Ustawiłem sobie budzik na 4. Telefon zadzwonił. Właśnie dzwoni. Tak, słucham. No teraz 7:55. Będzie jak dojadę. Nie, dojechałem. No, na razie. No, na czym to ja skończyłem? Aha. O, zadzwonił mi telefon o 4, nie? Budzik. Tak patrzę, kurde, 4:00, mówię, a poleżę jeszcze z 15 minut, aż tak się nie spieszy, nie? Poleżałem. Wstałem o 5:45. Stwierdziłem, że w 15 minut 160 km raczej nie zdążę przejechać. Także należy się pogodzić tam z 2-godzinnym opóźnieniem, ale... Ludzie nie zginą, jak jogurty będą mieli troszkę później. Tak to właśnie bywa. A już wiele razy miałem taki przypadek, że mówię, poleżę sobie jeszcze 15 minut i się budziłem tam po kilkudziesięciu minutach czy paru godzinach. Dlatego lepiej sobie ustawić ten budzik kolejny raz za 15 minut. Ale stwierdziłem, że nie będę już zasypiał, nie? I najczęściej właśnie jest tak, że w ciągu tych 15 minut zaśniesz. Trudno. Volvo z naczepką pod gabaryty, nawet fajne. O, jaki tramwaj oldschoolowy. Przepraszam, czy trójeczką dojadę na Śląsk? Nie? To dziękuję, postoję. Kierunek Gdańsk. But w podłodze, a moja 380 jakoś niechętnie przyspiesza pod to wzniesienie. No, nie ma co ukrywać, turbo przydałoby się już wymienić. Bolid nie ma pełnej mocy. Nawet jak jadę z pustą naczepą, to muszę redukować, jak są jakieś wzniesienia. Mówię wam, ciekawe przeżycia. Taki kierowca z międzynarodówki jakby siadł do tej Scani, żeby zrobić chociaż jedną trasę, przyzwyczajony do automatu i młodego ciągnika, to by się chłop załamał. Pierwsze wzniesienie, by nie wiedział, jaki bieg rzucić. O, skrzynia 6 z połówkami. Ale jest co wajchować, bo... Co chwilę właśnie trzeba redukować. Ale nie ma co narzekać. Jak tak jakiś czas temu twierdziłem, że kurde, szkoda, że się z Scanią 4 jeszcze nie wyjeździłem do końca, nie? I masz, jeżdżę w firmę, gdzie właśnie głównie są Scanie 4. To mi pasuje. Kokpit jak w samolocie. Skanią to się właśnie nisko lata. Nie, akurat nie tą moją, bo to ledwie jedzie. Agregat buczy. O, kominy. No, teraz się czuję swojsko, jakbym był u siebie na Śląsku.
szkółka drzew i krzewów ozdobnych. Może bym się zapisał. Wyhodowałbym sobie coś pod łóżkiem. Jakiego krzoka. Miałbym zawsze świeże powietrze w kabinie. Komin. Otworzę trochę szyby. Wpuszczę trochę czystszego powietrza. O, prawie jak na Śląsku. Do sklepu mi tam zostało, nie wiem, ze 2 kilometry. Się wyłączył. Tu po lewej na tej zatoczce czasem stoję. Jakieś krótkie pauzy, żeby pojeść i tak dalej. Kurde, ale te studzienki kanalizacyjne, ja pierdolę, jak oni to ustawiałem tak, że nie ominiesz tego jadąc w pasie. Tadzio Norek, ja wiem, że to twoja robota, bo tylko ty możesz odpierdolić taką manianę. Jak tylko będę kiedyś w Warszawie, to cię dojadę. Kurde, ale brzydki aktros. Kolor jaki miał, hipsterski, taki normalnie Milka. Nie ma tramwajów? Nie ma. To jadę. Muszę przyznać, że tu w Gorzowie to mi się podoba. Jakbym tu mieszkał, to bym nie był zawiedziony. Kurde, no ale pogoda elegancka. Ani chmurki nie widać. Upału nie ma jeszcze, elegancko. Dobra, już tam widzę Tesco po lewej. Plac zabaw. A może bym porzucił trochę i poszedł się pobawić. Tu ziomeczki pauzują. Jestem na miejscu. Na terenie Tesco nie mogę nagrywać, także włączę kamerkę dopiero jak będę wyjeżdżał po rozładunku. Dobra, to lecimy.
wyjazd mają zajebiście wąski. Drogi śledzie, Krychutir jedzie! Jedzie król dystrybucji. A może on tak przyhaczył tego Merca? I tak to chuja warto, bo niemieckie. Kilka godzin minęło, pogoda się nie zmieniła, nadal jest zajebiście. Oh yeah. No, tylko zrobiło się w sumie cieplej. Baranie. Kurwa, ale ciepło, pot się leje. O, teraz tylko nic, stanąć, piwka się zimnego napić, ale niestety do domu, znaczy do domu. Do miejsca docelowego daleko, o, tam fajnie fontanna sobie tryska. Tak, jest jakiś bar. Parasol tyskie. Chętnie bym tam posiedział. Po pijaku w fontanie dupę bym pomoczył. A co? O, jakaś jebana mucha mi tu lata, wypierdalaj. Bo ci strzelę z teczki. Jest ta suka. Czekaj, gdzie? Wojownicze żółwie ninja! Ta na pagórku napis Gorzów wita. Powinno być Gorzów żegna, bo ja wyjeżdżam. Jedźże babo. Tramwaju nie ma, nie ma. O, McDonald's, Michał, coś dla ciebie, już byś pał zakręcił. Wczoraj to co stoi. Pierdolę, nie będę po krawężnikach. Opon taru. Tak, tamten aktor z Milki, co mówiłem, że taki kolor. Chyba. Ochroniarz trzepnął mi drzwiami, to mi znowu lustro przestawił. Proszę, jaki fajny zestaw jedzie. Z małej saloweczki zrobili ciągnik siodłowy, do tego naczepa plandeka jednoosiowa, z tego co widziałem. Ciekawostka przyrodnicza. Nie, dwuosiowa, ale badziewie, chuj.
jadąc z powrotem zawsze jakoś tak lepiej. No i lżej. Oczywiście jedziemy przepisowo 50 na godzinę. Wiadomo, Krychu to jest przepisowy kierowca. Te 15 punktów, które mam na koncie, to tak przypadkiem zupełnie się trafiło. Śmiechem, żartem, parę miesięcy temu miałem 20, jak dobrze pamiętam. O. 5 mi się już skasowało w lutym za tonażówkę. Ale do końca roku praktycznie jeszcze będę miał te 15, także muszę uważać. Taki to żywot kierowcy, że te punkty się czasem łapie hurtowo. Właśnie jak jeździłem pod Eronem, to w pierwszym tygodniu pracy załapałem 2 mandaty. Pierwszy właśnie tam za tonażówkę, bo mi jakiś chuj podjebał, że jadę tam drogą, to z ograniczeniem do 12 ton chyba było, sobie skracałem, a na pusto jechałem, więc tam już dużej różnicy wagowo nie było. No to mi dojebali 5 stów i chyba 5 punktów. No i potem w tym samym tygodniu co wracałem, to jeszcze za prędko coś dostałem, nie wiem, chyba 4 punkty albo ile. I stówę tylko, także to było śmieszne. Środek nocy, ja się dopiero zaczynałem napędzać, miałem chyba 87 na 60, przekroczenie tam o 27 przykładowo. Ja byłem zdziwiony, że mi stówę dali, nie? Myślałem, że za takie przekroczenie to już są wyższe mandaty, ale mówię, tą stówę to przyjąłem z uśmiechem na pysku, nie? Tylko te punkty troszkę tam zabolały, nie wiem ile było, 3 czy 4. Zakaz wyprzedzania czerwoną ciężarówką czarnych samochodów. Taka sytuacja. Iveco. Serwis mama. Myk retarder. Przed nami też fajny widok. Volvo wiezie Volvo. Na naczepie ładowarka Volvo, czy co to tam jest. A ciągnie to Volvo FH. Wydech ma fajny w tej ładowarce. Kota byś tam wrzucił spokojnie. O, lustro mi się już chyba ustawiło dobrze. Tak trochę chodzi w przód i w tył. Ale auto ma już swoje lata, więc to są drobne defekty. No, widzę jeździce, ale ładna pogoda na motor teraz, nie? Na motor, no. Jak tam motor wypróbowałeś? Już wczoraj jeździłem do nocy, chłopie, chodź jak lalka. Pojeździłby na jakimś ścigacz. Będą was ganiać. O, te dziewczynki na motorach? Noga. Podjadę coś w apeczki i zobaczę, jak rozgodzi skóra. No zobaczysz, jak będą latać w lustrynki. Fajerek.
Pan bez rodziny, to komu tam, nie? Od tankowania zrobiłem 467 km. Ale spokojnie, mam dwa baki po 700 litrów razem 1400, także 4000 km mogę zrobić spokojnie. Wczoraj tankowałem, jak miałem zrobione 3300 mniej więcej, to mi weszło 990 litrów. Rzeczka sobie płynie. O, ładny widok. Może bym tam z Kanią wjechał, to by trochę czystsza była. Jo, jo, jechało. Tak, w ogóle to mnie dziwi, czemu to miasto się nazywa Gorzów Wielkopolski, skoro to jest województwo lubuskie, nie? Gorzów Lubuski, o, tak się powinno nazywać. Ale nie wiem, nie znam historii tego miasta. Także jak ktoś jest z Gorzowa, to niech pisze w komentarzach. Co, jak i dlaczego? No zawsze to będziemy trochę mądrzejsi, ci co nie wiedzą, nie? Aha, właśnie miałem tego Mercedesa S-klasy odebrać z salonu. Ponad 2 godziny minęły, także powinien być gotowy do odbioru. Chyba jeszcze nie minąłem tego salonu, nie? Po prawej zaraz będzie. Lidl, konkurencja! Ale ja mam ładniejszą naczepę. Aha. Ładniejszą niż Lidl, ładniejszą niż Biedronka. Dobra, jest i salon. Zaraz, zaraz. Ja nie widzę, żeby moja czarna S-klasa stała na czerwonym dywanie. Nie postarali się, nie wyrobiliście się. To chuj wam w dupę. Kupię sobie BMW. Czekaj, ten fotoradar pierdolony. Miałem wracać Mercem, a wracam staro z Kanią. Taki urok. Widocznie nie podeszli do mnie poważnie. Mówię, o! Jakiś marny traktorzysta ze starej Skani, to na pewno nie ma hajsów na nową S-klasę, to mu nie przygotujemy. I chuj wam w dupę, no.
chociaż czekaj, w Katowicach mam salon Ferrari, Maserati i Porsche. Może z tego by coś wybrał, nie? Żony, dzieci nie mam, to na co mi limuzyna? Kupię sobie sportową furę. Tak zrobię. No i zaraz wbijam na S3. I będę śmigał. A kilometry będą lecieć. Tak jest, właśnie wyjeżdżam z Gorzowa. Pajo, pajo, do następnego. Mam nadzieję, że już niebawem. Zapraszamy do skupu balot przy S3. Skupczymy na całą dobę. Zjazd Gorzów Południe na drogę 22, kierunek Kostrzyn. Dojazd do skupu oraz powrót na S3, 1 minuta. Zapraszamy. Dziwny zbieg okoliczności, akurat mam trochę pustych palet z tyłu naczepy. Ta mucha dalej mi tutaj świruje, chuje i w dupę. Dobra, jako że wyjechałem już z Gorzowa, a to miało być nagranie o Gorzowie, kończę to nagranie. Na razie.